Miejsce nazywa się Rebernia, czyli żeberkownia, bo też pieczone wieprzowe żeberka są lokalną specjalnością. Ale jak pieczone? Spójrzcie Państwo na te machiny niezwykłe, na te obrotowe grille. Ruszt się kręci, a pod nim ogień z prawdziwego drewna. Nie żadne brykiety, nie żaden gaz. Prawdziwy ogień. Nawet jeśli on strzela do góry, to mięso się nie przypali, bo ruszt się kręci, więc ten ogień jedynie mięso smaga. Mięso wcześniej w tajemniczej, niezdradzanej nikomu marynacie trzymane. I na to tutaj walą prawdziwe tłumy i chyba im się wcale nie dziwię. Również przy stole obowiązuje specjalny ceremoniał. To znaczy, nie ma talerzy, nie ma sztućców, są one tylko narysowane. Je się łapami, a gościa wcześniej wyposaża w specjalny śliniak o fartuch. Żeberka, skoro mają być jedzone dłońmi, muszą zostać podzielone na mniejsze kawałki, a do tego służy specjalny katowski topór oraz dłoń pana kelnera. Chciałbym, by Państwo uważnie się temu przyjrzeli. To jest normalna tutejsza procedura. To nie jest rzecz zaaranżowana na mój użytek. Jakie miękkie muszą być te żeberka, no albo też ostry topór. Zaraz to sprawdzimy. Dziękuję. Zatem mamy żeberka, mamy dodatki jarzyny świeże oraz jarzyny kiszone, smażone z boczkiem i z jajkiem ziemniaki oraz sosy. Ale przecież najważniejsze jest to. Amerykanie, którzy chwalą się genialnym przyrządzaniem żeberek, bardzo często przed położeniem ich na ruszt obgotowywują mięso. Tutaj, jak widzieliśmy, mięso było kładzione na ruszt surowe. We wcześniejszej marynacie tylko. Czy jest miękkie? To podstawowe pytanie dla żeberek. O ile w wypadku stali i paru innych rzeczy chcemy osiągnąć twardość, tak w wypadku żeberek twarda ma być tylko kość, a mięso nie. No i... jest mięciuteńkie. Trzeba się trochę napracować, ale... o, tu mam część chyba bardziej mięsną. Idealne żeberka